zeszłym sezonie mogliśmy podziwiać Cię w programie Top Model. Byłaś tam zaproszona jako gość specjalny. Jakie emocje Ci towarzyszyły? Top Model? Świetnie, no wiesz, nie często jest okazja wystąpić w jakimś programie TVN-u. Jest to fajnie urządzone na wysokim poziomie, naprawdę wszystko jest naturalne. Nie ma żadnego scenariusza, więc można było polecieć na flow i poznać ciekawych ludzi. Czyli Ty mogłaś tam tak naprawdę robić, co chciałaś? Jasne, jasne. Tak naprawdę mogłam robić, co chciałam. Wiesz, gadać z kim chcę. To nie było nic takiego ustawionego, że byłam wprowadzona w jakiś konkretny temat. Po prostu mogliśmy się czuć swobodnie w tym domu modelów. Nawiązałam też kilka znajomości, które do tej pory jakby utrzymuję. O, super. Z kim? Z Martyną Kaczmarek na przykład. No, tak najczęściej. Czy z Adrianem Enkwamu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czy Ty się kiedyś zastanawiałaś, gdyby nie sport, to co innego robiłabyś w swoim życiu? Jest to bardzo ciężkie pytanie, ponieważ sport dał mi tak naprawdę wszystko i w tym momencie to nie wyobrażam sobie żyć bez sportu. Aczkolwiek lubię to, ten kontakt właśnie z ludźmi, z widzami, więc może faktycznie bym się gdzieś zakręciła, może to Top Model. Wow, słuchaj, ja wiem, że ruszyły kolejne castingi do edycji kolejnej, więc moja droga, mam nadzieję, że Cię w niej zobaczymy. Jasne, póki co zostaję przy sporcie zawodowym, ale widać, że wiek nie ma ograniczeń, więc może kiedyś.